Hej, cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku zagramy w The Third Age Total War. Poczynamy sobie naszą bitewkę. Ja już wróciłem najedzony. I można dalej nagrywać. Ale mam jeszcze banana w razie W. Jakbym zgłodniał. Jeszcze szklaneczkę wody. Żeby na trzeźwo podejść do tej bitwy. Słuchajcie, wygrana w tej bitwie to ewentualne zdobycie dwóch miast. For the moment, the fickle smile of fortune shines upon us. Pray this is a portent of a victory. Dał nam tak chujową mapę. Nie wiem, czy zacząć żygać tą grą. No serio. Ale cóż. Ustawmy sobie najpierw łuczników. Się świetne oddziały łuczników, niech się ustawią w tym miejscu. O. Tu. Trochę bardziej rozciągnięte. Zaraz za nimi niech stanie nasza piechota. Której też jakiejś super ilości nie ma, i to jest problem. Ale mam za to nasze stare, sprawdzone jednostki. Znaczy nie mówię, że tamte były złe, tylko tymi można bardziej manewrować. Oczywiście nasz generał, który jeszcze nigdy nie przegrał. Czyżby nadszedł jego czas? Nie wiem, zobaczymy. Bardzo doświadczone jednostki kawalerii. O, to jest to, czego nam brakowało. Oj. Co ja pozaznaczałem? Wszystko? Jeszcze balista. No i oczywiście balista gdzieś tam z tyłu, niech sobie stanie, o, w tym miejscu najlepiej. Pauza! Skąd nas biorą? Tam idzie Dale. Tu coś idzie też. Kurwa! Jego mać. Tutaj coś jest. To jest na oddział, czy on tym oddziałem nas zaatakował? What the hell is going on? Jeden oddział łuczników mi gdzieś ten. Zagapiłem się. Dobra. Panowie, tworzycie grupę. Na razie bez tego łucznika. I ustawiacie się w ten sposób. Dokładnie w ten sposób. I na biegu. Raus. Ten łucznik niech sobie wejdzie tutaj na górę. Znaczy łucznik, no ogólnie grupa jako łucznicy. Biegiem się ustawiać. Wygnieciemy w ziemię najpierw Dale. Trzeba to zrobić w miarę szybko. Bo tam coś jeszcze idzie do nas. Krzytny gościu. Może niech ostrzelajmy ich po prostu. Tych władców skarbów. Tym naszym oddziałem. To jest bardzo wszystko ładnie, widzę, przychodzą nasze jednostki, grupują się świetnie. Zaatakujemy, zastanawiam się, jak to zrobić teraz. By ich pokonać tutaj, po prostu niech nasi łucznicy strzelają do nich. Ten oddział przynajmniej, niech się ustawi jeszcze w ten sposób. Już się ustawiliście? Genialnie, w takim razie... Fast calculated. A, tam jest jeszcze armia. Kolejna. To już są krasnoludy. Też Dale? Tutaj są krasnoludy z taką średnią armią. Ale gdzieś mi armia chyba krasnoludów wypadła. Czy oni mają problem? Jakiś bug czy coś? Nie wiem. Nie mam pomysłu. Macie zasięg? Macie. Fantastico, więc ich robicie. Wy kunia. A wy jeszcze przejdźcie tu. Dalej. I piechota. Nasza. No. Tak, grupa. Numer 2. Idziecie do przodu. Trochę. Znaczy nawet trochę bardziej niż trochę. Kurna.
z takim ustawieniem bardziej ofensy, bardziej w ten sposób. Super. Cieszy mnie to zagranie. I teraz balisto. Jeśli będziesz taka dobra, to zacznij napieprzać w tych szmaciarzy. Dobra. Szybko zmasakrujmy ich. Spróbujmy to zrobić naszą konnicą. Tamtej na razie nie ruszam, bo będzie problem. Nie, jest jakiś pierwaty oddział, zniszczyć go. Szybko! Biegiem. Dokładny. Czekajcie, cofnęłem sobie może tą konnicę. Wyślę tutaj 4 oddziały naszej bardzo fajnej piechoty. Miłej i przyjemnej. A niech zniszczy. Czy ten przeciwny generał nie żyje? Jakiś a, już wiem chyba. Tamten oddział. Dobra. Zatakować tych. Tych, tych. I tutaj. Wy zaatakujcie. Może, żeby tak spotęgować tutaj te uczucie zwycięstwa. Wyślemy sobie tych. Wy macie, po prostu macie przetrwać te... Kiego grzyba wy się tam pchacie? Tutaj, w tą stronę uciekać. Wiem, że tu też są przeciwnicy, ale... Jest to dla was bardziej prawdopodobne, że przeżyjecie niż cokolwiek innego. Jakim cudem my dostajemy od... piechurzów z Dale? Ja pierdolę. Koniec tego. Dobrego. Rozgnieś ich. Please. Ciężko zbrojnych uczników teraz. Tu. Kawaleria z Dale nas nagle atakuje. Głupie śmiecie. Łucznicy przy... tutaj. Tam się zająć tymi. Tutaj mamy dwa oddziały. Nie, jeden oddział kawalerii nam został. To tam jechać. Proszę was. Te dwa... No i zaatakujcie ich, no tak... Chyba na tyle inteligentni to już jesteście. Przynajmniej powinni być, ale nie są. Kto mi za to zapłaci, że nie są na tyle inteligentni? Tutaj, szarża. Co to? Kurwa było. Gdzie jest ta... katapulta Dale? Zniszczyć. Nie ma. Na razie idzie po naszej myśli, ale... Ci pichurzy Dale są jacyś przegięci, przecież ja widziałem ich statystyki. Oni do kurwy nędzy nic nie mają. Dobra, przegraliśmy to chyba. To chuja pana, żeśmy to chyba kurwa przegrali, nas otoczyli. Tutaj. Szybko atakujemy. Tych. Tych. Przesuwamy się do przodu, przesuwamy się do przodu, przesuwamy się do przodu. No, przegraliśmy to. Nie widzę opcji. Chociaż tu kiszą nam się te oddziały, dokładnie 3. Bo, a biją się z tym głównym, który powinien wygrać. Nie, bo serce mnie boli, jak to widzę. Tak widzę, jak bardzo upośledzonym można być to. Co wy robicie? Się zastanawiacie, czy atakować kogoś, czy nie. Kolejny generał nie żyje przeciwnika. Cieszę się bardzo. Powiedz mi, co mi to da? Tutaj, może tych zaszarżujmy. Ta kawaleria przyda mi się w tym miejscu, tutaj. Trzeba z Dale po prostu zmiażdżyć jak najszybciej. I pauza. Coś jeszcze nie ogarnąłem? Generał... Tutaj w tą stronę. Jak najszybciej, kurwa mać. Żelazna straż, pogromcy smoków. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Tutaj, biegiem. Nie wiem, czy mamy szansę na zwycięstwo. Walki generał ginie. 28-18. A krasnolud jeszcze nie dosz.
Czy ty znasz pojęcie bieg? Znasz znaczenie tego słowa? Rozniesieni. Dobrze. Super. Ten oddział tu. By się zająć tą ich strażą żelazną. Łucznicy tam mają dać sobie radę. Przypuścić na nich atak. Tych panów szybko wycofujemy. Tutaj widzę, że idzie naprawdę ok. Kurczę, nie wierzę, ale to jest jeszcze do wygrania. To są nasze jednostki, prawda? Prawda. Świetnie, ciężko zbrojnych łuczników proszę wybić. Wykonać ostrzał. Tutaj manewr rozskrzydlający. Co tu jeszcze? Atak, na plecy. Szybko. Unique placement text? A, dobra. Wiem o co chodzi. Błąd po prostu wyrzuciło. Tutaj. Zniszczyć ich szarżą i w ogóle. Świetnie, załamanie. O to chodziło. Czy tu też są załamani? Nie, bo po kiełgrzyba mieliby być, nie? Kawaleria, szybko. Nasz generał dokładnie. O tym chodzi. Tutaj to miejsce. Umieliście zaatakować tych, a nie tych. Kretyni, palanci, idioci, debile. Parszywi. Tam niech jeden oddział tylko ogarnia ten problem. Znaczy kawaleria niech ogarnia tylko jeden oddział kawalerii niech ogarnia tylko tamtych. Inaczej tego nie wygramy. Dokonać szarży. Te dwa oddziały mają brać udział w walce przeciwko... Jest! Jest! To jest do wygrania. Na razie idzie bardzo sympatycznie. Tu. Nam łucznicy to, że nam uciekli łucznicy, to mnie za bardzo dziwi. Prawda, więc co to jest za oddział? To jest dobry oddział piechoty, on się przyda przeciwko temu badziewiu. To nasza kawaleria, no się powiem szczerze, może przejechać trochę na nich. Dobra, wracajcie. Kawaleria to kawaleria, nie można jej tracić na głupoty. Gwardia lordów. Tutaj do zniszczenia, zdecydowanie. Spróbujcie może. Co tu robią? To są te oddziały, tu. Zatakujcie żelazną straż. Może uda nam się nią jakoś. O Boże, to są ci. Wstecz. Najgorsze gówno, jakie mogli stworzyć. Ci tu się męczą, ale no nie no. Jak ja mam to pokonać? Ja pierdolę. Syf. Wytaczę toporów, zająć się nimi. Ci będą uciekać. Nie ma opcji, żeby nie uciekali. Tu jest kawaleria. Tam jest oddział kawalerii, tam jest straż coś tam, brać ich. To jeszcze oddziały, które mam, trzeba jak najlepiej wykorzystać je. Jak najsprawniej. Tam gdzie mogę, tam... Atak. Tu. Panowie, to jest do wygrania. To jest 61 do 61 przy takiej przewadze. Tu. Zaatakować ich. Please. Guys. Ej, strażnicy skarbców. To jest już gorsza rzecz. Wytaczę toporów tych. Tutaj się zająć nimi. Jesteście kawalerią w końcu. Spróbujcie się tymi zająć tutaj. Nie, ładnie, 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 ładnie. Tu zaatakujcie tych. Te ci nasi dostają strasznie od pogromców smoków. Nie dziwię się. Rozwal smoków, rozwal krasnoludy, tak? Oddział, który gromi smoków. Gwardia lordów, no. Naprawdę, już nie przesadzajcie z taką potęgą tego oddziału, bo powinien zostać zniszczony, ale nie jest. I mam z tym problem, ja o tym wiem. Patrzcie. No kurna. Pierdolona żelazna straż. Trzymają się 2 godziny. Szarża. Panowie, nie stać, nie stać, nie stoimy.
tak duże straty ponieśli, ale obawiam się, że to nie wystarczy zbytnio. Tutaj rozjechanie. Tam ile jeszcze oddziałów idzie? O, z przeciwnikiem, znaczy. Ta gwardia lordów, co ja mam z nią zrobić, no? Żelazna straż, może uda nam się ją zaszarżować na śmierć. Przeciwko komu wy tutaj się bijecie? Miotacze krasnoludów, no to... No okej, jesteście w stanie im dać radę. Kazałem wam biec. No, kurwa! Kurwa mać, zostawić mi to. Gówno. Są tak opancerzeni, nie powinni się prawie poruszać. Może jeszcze was dogonią z buta. Brawo za inteligencję po prostu. Tu jest wszystko? Tu. Już. Zmniejszyć tą żelazną straż. Co oni? Co oni? Są nic nie warci. Na. Pewnicy z żelaznych zbóż. Tak pierdolną nam coś czuje to. Nas zabiją. Szarżujcie na nich. Szarża powinna wytępić połowę oddziału. Jaki skutek? Połowa oddziału nie żyje przeciwnika. Świetnie to wyszło w sumie. Wycofać się? Będziemy tak szarżować na nich? Pogromcy smoków. Rzuciliśmy się na pogromcy smoków. Genialnie. Czuję respekt. Do samego siebie. Za to posunięcie. Wybić ich. Tylko bez tej konnicy. Ta konnica ma inne, znacznie ważniejsze przeznaczenie. Zniszczyć ich szarżą. No coś już szarżowaliście, i co? Nasza konnica, szybko tu wycofać się. Bo nawet nie tyle wycofać, tylko biegnijcie w tamtą stronę, kretyni. Konnico. Dokonaj pierdolonego ataku na nich. To są oddziały, które są naprawdę w stanie wytępić tych przeciwników naszych. Zobaczcie, pocięci, ludzi z Dale, tam jeszcze są ludzie z Dale. Wybić ich. 81-84, to jest do wygrania. Żelaznych kuszników, gdzie są jacyś żelazni kusznicy? Tu. Nie, strażników skarbów może sobie odpuścić, się. Ale żelaznych kuszników można jeden razie spokojnie zniszczyć. Szarża na nich. Mówię szarża i to jest oddział zniszczony. Super. Kolejny generał nie żyje. 18 minut bitwy, ale zacięta. Zacięta w naprawdę bardzo. Bardzo zacięta bitwa. Co najważniejsze, cały czas do wygrania. Cały czas. I my tą bitwę wygramy. Jak my tą bitwę wygramy, to musi być pod tym filmem mnóstwo lajków, bo ja nie widzę innej opcji. Zresztą my tutaj się męczymy, torturujemy wręcz. Zobaczcie, to są resztki sił, to jest tak naprawdę tylko moc naszego generała. Zniszczyć tych harcowników. Już! Ci ludzie z Dale dostaną, to jest ciężka piechota, ale oni dostaną w pierdziel. Dobra, generale, tam biegiem. Będziesz wspomagał nasze piękne oddziały szarży. Wbijecie kogoś? Widzę, że może być z tym problem, ale tutaj sobie dali radę, świetnie. Szarża. I tutaj. Możecie być nawet, nie wiem, roztrzepani, ale macie pokazać pełnię klasy. Zaszarżować na pogromców smoków, naprawdę. Błagam was. Rozwalcie połowę ich oddziału. Tą szarżą. Świetnie. Tylu pogromców smoków zabitych to jest
Geniusz. Świeży jesteście, no proszę. Ja bym się tego po was nie spodziewał. Szarża. Widzę, że jesteście w szarży. Zabić ich. Zakończyć żywot tego chujowego oddziału przeciwnika. Uciekają, wstrząśnięci są. Jeden oddział, jeden żołnierz został. Już nie. Już nie, genialnie. Wahają się. Nie wiedzą, czy wygrają. Dobra, szarża na żelaznych kruszników. Czyżby ten nasz oddział sobie dawał radę? Tak. I kurczę, spieszeni lordowie, którzy teoretycznie... Tak, to są oni? Tak. Spieszeni lordowie, którzy... Czyli oddział tak naprawdę bardzo potężny. Już pieprzonym cudem jest słabszy niż te ich tam jakieś najemniki, czy najemnik, czy coś takiego, którzy w statystykach wcale nie są tacy potężni. Ten kamień głupi. Dobra, ale są otoczeni. Nic, tylko ich wybić. Oni powinni teraz być naprawdę bardzo wahający się. Strzelać w nich. Kolejny oddział nie żyje. Katapulta mi nic nie zrobi, więc żelaznych kuszników w tym miejscu zaszarżować na nich i zniszczyć. Nie, kto wygramy, to minimum 15 lajków pod filmem. Dawać. Kto wbije 15 lajka, pisze: byłem 15 lajkiem. Challenge dla was. Świetnie. Kosić ich, kosić ich. Ten generał nie przegra. Zapewniam was. Dobra, ci są tutaj cięci pięknie, no jednak. Okrążenie to okrążenie. Tylko chyba on ma jeszcze drugie tyle krasnoludów u siebie w... No. W... Ojejku. No, w... Krasnoludy mają swoją... stolicę tam właśnie, tam. Jak oni się nazywają, to jest ich stolica głupia. Erebor, o. Tak, chyba w Ereborze jeszcze mają powary, ale my mamy armię stworzoną do eksterminacji krasnoludów, która tak naprawdę dopiero wyszła. Czyli zostały nam tak naprawdę dwie armie. Bo dwie zostały tak rozbite. O tej już nie mówię, tak? Tego nie mogę uznać jako armię, bo jest po prostu rozbita strasznie. Wy naprawdę zaszarżujcie na nich od tyłu i żeby oni nie zdążyli ustawić jeszcze tych swojego głupiego... Zniszczyć ich. Też słyszę, że to moja armia umiera. Ale cicho. Tam. Muszą być straty. Tutaj mamy jednak parę oddziałów jeszcze. I tu. Otoczeni. Nie ma bata. Nie muszą to przegrać. Świetnie, umierają. Nie macie generała, nie macie w co grać. La 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 la. Przegraliście to. Głupie śmiecie. Ho ho ho. Niszczyć ich. Wszyscy. Tak. Wydawało mi się, że tam jeszcze katapulta waliła do nas. Oczywiście, że tak, jeszcze jakieś... Czy nie? Czy tutaj coś jest? Serio? Tak, katapulta do nas wali jeszcze. Zabijcie go. Challenge dla was, zabić go na ja. No kurwa, no nie róbcie sobie żartów, żeby... Dobra. Ktoś tam trafił. I sześciokrotne przyspieszenie. Połowa oddziału mi umarła. Głupi śmieciu. Biegiem. Krasnoludy, czujcie się po prostu pokonane w największej bitwie, jaka została stoczona u podnóża góry Ereboru i pomiędzy Ereborem a Dale. Piękna bitwa. Lepsza niż bitwa. 10 razy lepsza. Koniec bitwy. Ten obraz. Zobaczcie. Krasnoludy straciły 1300 żołnierzy.
1250 dajmy. Żeby to było dokładniej. A Dayland czy Dayland czy co? Myślę, że to może być ok stwierdzenie. Jesteście 2000 ponad. 2500. 2500. To znaczy, że Dale jest nasze, chyba że dostanie wściekły z pomarmi. To też jest prawdopodobne. Jeszcze zostanie tylko w takim razie jedno miasto, które się będzie mogło bronić. Czyli Esgaroth. A potem już Dale nasze. I jedyne co, będzie trzeba się bronić przed ewentualnym próbowaniem odzyskania Ereboru przez inne armie krasnoludów. Zmęczyłem się. Trzeba było cały czas myśleć, ogarniać. Kawalerię jednak bardzo dużo daje. Stracić. Zobaczcie na to. A nie, bo jeszcze muszę zostać dwie armie krasnoludów. Ja pierdolę. Nie, tym generałem się wycofuję. Zobaczcie. Mówiłem, że połowa armii jeszcze została w Ereborze, ale my idziemy tak naprawdę dwoma armiami. A nie, bo tamta jest, skieruje się do tego miasta. Tam to jest sobiutka. Ale chyba Dale jest niechronione w tej chwili, tak? Dobrze ja to widzę. Czy ja dobrze widzę? Elfy. Tam dobra, Mordor już sobie da radę. O, nagle się wzięłeś tutaj. Się okaże zaraz, że zajmie Dale, bo Esgaroth to się wkurwie. No zobaczcie, na Dale nie ma mocnych. Trzeba naprawdę sporo armię przyszykować na nich. Wyjdźcie mi, kończcie, dajcie mi turę. Ja po prostu muszę odsapnąć, muszę zająć to pierdzielone Dale. Bo tymi dwiema armijkami gówno zrobią. Erebor, na Erebor przyjdzie czas, ale udowodnili, że jednak mają jaja krasnoludy, bo była z nimi chujnia. Ale tym spałym armii po prostu mnie przeradzili. Powinno być jeszcze takie wielkie zwycięstwo zamiast tego dochodu. Pierdzielaj. Dale jest nasze! Jakim cudem jest 7 do 3? Co on ty masz? Nie, czekaj, wycofaj się z bitwy. Oblegaj. Tylko stwórz to. Nie, ten to nawet, w sumie nawet jakaś armia została, tylko obawiam się, że ty dostał spawn. No taka sama armia, taki sam spawn. Zabiję gościa, który to wymyślił. Nie ma opcji, wiecie co? Trzeba zająć jednak Dale. 7-3, dajmy sobie, zapiszmy sobie grę w tym momencie. 30... To jest 36 odcinek chyba. 2, tak nazwijmy. Okej, okay, automatic. Pełne zwycięstwo, 900 straconych. Niestety nie mogę tego przyjąć. Bo ja się tym nie obronię. Przy tej grze. O, nie wiem co mam zrobić, ja czuję się taki słaby. Dostał ten spawn jednostek. Ja jestem teraz moim generałem, który oczywiście siecze ogniem. Jestem w stanie ten spawn jednostek się pozbyć. Jeden wybuch, drugi, trzeci. Dziękuję, sprzedane. Bye bye. Kurczę, ale te jednostki są piekielnie mocne. No takie z dupy obrażenia. Co oni mają, to jest niesamowite. Po prostu moja armia się ukorzyła przed spawnem Dale. No ale w sumie. O, ładuj się szybciej, mamy 29 minut odcinka. Kurczę. Czy w tej serii był odcinek, który nie miał 30 minut? Nie wiem, chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Tak jest na was, dobre, wiecie co? Czy to my idziemy. Ty masz to, tak? Ja chcę to chcę to zdobyć. Wiecie co? Zdobędziemy to myślę w bitwie. Najpierw sobie, ale w tej chwili jeszcze sobie to odpuścimy. I czyżbym mógł, chyba dojdę sobie jednak tą armią tu. Mi się jednak ona przyda, bo jednak patrząc na to, to jednak jest ta armia mocna. O matko. Słuchajcie, wiecie dlaczego chcę to zrobić? Dlatego, że... Czekajcie. Może nocą można? Chcę zobaczyć, czy można nocą. Nie, nie mogę. Oficer dowiązuje tej misji nie może prowadzić nocnych ataków, ale głupio. Nie, on nic nie ma. On nic nie ma, a my mamy balistę. Ale mamy tylko balistę z drugiej strony, więc chujowo.
Chyba, że ty masz coś jeszcze. Jak ta druga armia wygląda? Dobra, trzeba będzie tu stoczyć bitwę. Na razie sobie to... No sorry, ale jak tą armią do nas przyjdzie, to będzie przerąbane. Może dostać jeszcze... Obawiam się, że może jeszcze dostać kolejny spawn. No, zaatakuj ten głupi port. Dobrze. Ajejku. Ten tutaj nic nie ma. No, tutaj stracił bardzo dużo na tym. To czekajcie. Patrz, jakie tu mam jednostki. No jestem w stanie zaatakować, tylko że ja niestety nie mam od... Wiecie co, trzeba zrobić jeszcze inaczej może. Tu mi się niech stworzy, otrzymaj oblężenie. Damy jeszcze następną turę. Teraz tak dla sprawdzenia jeszcze w tym odcinku. Do sprawdzenia, czy oni będą tutaj mi... Dla mnie niebezpieczeństwem. Czy oni będą niebezpieczeństwem na przykład dla tej armii? O, w ten sposób. Czyli mnie zaatakują, dobra. Wycofał się. O, to bardzo dobrze. Nie! Nie atakuj. To ja sobie wczytam chyba się... Nie, dobrze, nie zaatakował, świetnie. No to Dale jest nasze. To Dale jest... Kurwa nasze. Dobra, 32 minuty odcinka, niech ta wtóra przeminie i wtedy zakończymy sobie odcineczek. Zobaczcie, Dale uciekło, chyba będzie chciało jednak zrobić później kontrofensywę. Ale my tego nie, do tego oczywiście nie dopuścimy. Mordor widzę, że nieźle się tam daje radę. Ale dobrze, dobrze, niech się zajmują tym Erendorem, ponieważ takiej armii elfów to ja nie chcę spotkać. Nigdy. Och, kochanie moje. Nie no, cudnie się czuję. Cudnie się czuję. Głupio stracona pierwsza armia, ale która wykrwawiła strasznie Dale. Strasznie wykrwawiliśmy Dale. W głupi sposób stracona druga armia, zwycięska, po prostu świetna bitwa, genialna, która która tak naprawdę powiedziała krasnoludy wypierdalać do Ereboru i tam się bronić, bo nie macie ze mną szans w tej chwili. I Dale, które powiedziało sobie, znaczy, które raczej w tej bitwie straciło wszystko. Znaczy nie raczej, tylko oni stracili w tej bitwie wszystko, dobra, a się z wami w tej chwili zaraz się z wami będę żegnał. I zobaczmy tylko, czy ja jestem w stanie teraz zdobyć to. Zaatakuj. Nadal tak samo. Dobra, moi kochani, zapraszam na kolejny odcinek już jutro o godzinie 16. Trzymajcie się. Cześć.